Ponownie przychodzę do Państwa z takim tematem, który no, leży na marginesie właściwie, jest ciekawy na pewno, ale leży na marginesie twórczości czy działalności Branta. Tym razem jest to pracownia tego artysty, ale powiemy też trochę o pracowni artysty w ogóle. Ja myślę, że to jest zagadnienie fascynujące ze względu na taką różnorodność perspektyw, z jakich można właśnie do niego podejść, bo od kilku lat, myślę, że nawet od kilkudziesięcioleci obserwuje się w humanistyce europejskiej, światowej, zainteresowanie pracowniami twórców. I jest to olbrzymie pole badań zarówno dla historyków malarstwa, w ogóle historyków sztuki, też historyków fotografii, jak Państwo widzą na załączonym obrazku, historyków literatury, także do badań interdyscyplinarnych. Równie ciekawe są takie podejścia angażujące w ogóle społeczną historię sztuki i rozważające to, no właśnie, czego znakiem jest w pewien sposób wyglądająca pracownia w przypadku różnych artystów. I o ile wszyscy znamy taki topos biednego artysty, jakby cierpiącego chłód, niedostatek na poddaszu, który maluje swoje ostatnie dzieło, właściwie nie mając już żadnych środków do życia ani perspektyw na sławę, to po drugiej stronie, jakby kolejnym skrajnym toposem jest właśnie pałac artysty, który znakomicie sobie radzi na rynku sztuki, obraca się w najwyższych kręgach władzy czy właśnie kultury. I to bliżej tego toposu dzisiaj będziemy, znaczy do tych artystów właśnie należał Józef Brandt, co sprawia, że ta postać nie tylko przez jego sztukę, ale właśnie przez styl życia jest fascynująca. Myślę, że ten wątek warto tutaj zaznaczyć, też podkreślając, że dobrzy artyści nie tylko cierpieli biedę, nie mogąc sprzedać swoich innowacyjnych dzieł, ale właśnie odnosili sukces. Państwo, jeżeli byli na wystawie, to zauważyli, że wpleciony w chronologiczną prezentację twórczości Branta jest wątek warsztatu pracy technik, z jakimi Brandt obcował, przygotowując swoje obrazy, i to na pewno są różnego rodzaju szkice, takie prace przygotowawcze, rysunkowe, i na pewno jest fotografia. Ona zajmuje wyjątkowe miejsce na tej wystawie. I kontynuując, ciągnąc dalej ten wątek, zdecydowałyśmy się na poruszenie tematu właśnie wnętrza, w którym Brandt pracował. Więc ja tutaj króciutko przywołam to, jak wygląda nasza ekspozycja, też zachęcając Państwa, żeby tam Państwo wrócili. I właśnie chciałabym zacząć od tej kuchni, przygotowania właśnie tej części prezentacji, która była dla nas najtrudniejsza, ale ważna, no bo właśnie mówiąca i o warsztacie twórczym, i o tej społecznej pozycji artysty, o której mówiliśmy. Wolałabym tutaj nie używać słowa rekonstrukcja, no bo rekonstrukcja to nie jest, raczej rodzaj aranżacji takiej sugestywnej, tak byśmy chciały, która przybliżałaby klimat, atmosferę miejsca, w którym Brandt tworzył, przebywał i wykonywał cały szereg różnych innych czynności związanych właśnie z jego funkcją w świecie sztuki, taką funkcją społeczną. Bardzo trudna ta część wystawy była z wielu względów. No, przede wszystkim to są jednak koszty zrobić taką architektoniczną obudowę całego tego wnętrza. Zdecydowaliśmy się na wydzielenie przestrzeni, budowę też takiego stanowiska malarskiego na samym środku. Oczywiście z zachowaniem wszystkich norm ostrożności, jeśli chodzi o tutaj konserwatorskie zasady, ponieważ pracownia jest wyposażona w obiekty zabytkowe. Początkowo miała być to malutka prezentacja, niewielki kącik na całej wystawie, ale w końcu zdecydowaliśmy się na takie zamknięte pomieszczenie, w którym w miarę chłodnym otoczeniu chcieliśmy zaprezentować to, co w atelier Branta było najcenniejsze, najciekawsze, na przykład za pomocą światła, jakichś takich kulisowych zestawień różnych elementów wyposażenia tej pracowni, ale tak, żeby
nie otrzeć się o kicz, który w rekonstrukcji wnętrz no bardzo łatwo osiągnąć. Tak naprawdę niewiele dzisiaj jest zachowanych pracowni z tego czasu, w ogóle z XIX wieku. Na pewno są muzea dedykowane konkretnym artystom, które mieszczą się w ich domach. Natomiast często jest tak, że jeżeli próbuje się coś naśladować, osiąga się przeciwny efekt i on niestety nie jest zbliżony do tego wnętrza historycznego, tylko już późniejszy wkład jest tutaj bardzo widoczny, a punktem wyjścia dla całej tej naszej aranżacji była fotografia Karla Teufla z 1890 roku, którą i tutaj na Państwo trochę mogą zobaczyć i ona jest przede wszystkim dostępna u nas na wystawie. Była punktem wyjścia do zaaranżowania tego stanowiska malarskiego, o którym Państwo teraz widzą, bo mamy tam dokładnie te same elementy zestawione ze sobą, powtórzone. Nawet obraz stojący na sztaludze jest ten sam. Można się zastanawiać, na jakiej podstawie my tego rodzaju aranżacje możemy zrobić, co w ogóle wiadomo, jakie źródła są na temat tej XIX-wiecznej pracowni, więc tak jak powiedziałam, mamy przede wszystkim zdjęcia, nie tylko to jedno, ale właściwie już od lat 70. do samego końca funkcjonowania pracowni Branta, ona miała swoją regularną dokumentację. Dysponujemy też planami budowlanymi, są liczne relacje i prasowe, i takie literackie, bardziej można powiedzieć, zamieszczane we wspomnieniach, w listach. I tutaj najciekawszym, takim najwięcej wnoszącym jest tekst wspomnienie wnuka artysty, który Andrzeja Daszewskiego, który jeszcze w czasie I wojny światowej tam był i który pomagał przy likwidacji tej pracowni, więc wtedy została wykonana przez córkę artysty i właśnie wnuka dokumentacja fotograficzna i właśnie taki spis wrażenia z każdego z pomieszczeń. Natomiast jeśli chodzi o te eksponaty, które my pokazujemy na wystawie, to wszystko, zapewniam, są oryginalne przedmioty, które z pracowni Branta pochodzą. Zależało nam na tym, mimo że kusząca była taka idea, żeby użyć większej ilości sprzętów czy tkanin, które mogłyby pochodzić z naszych zbiorów, o innej proweniencji po prostu, tutaj postanowiłyśmy zostać przy prawdzie historycznej, jednak posiłkować się tylko tym, co pochodzi od samego Branta. Sama kolekcja artysty znalazła się w muzeum w 1920 roku, podarowana przez rodzinę artysty. Ona nie przetrwała w niezmienionym składzie do dnia dzisiejszego, też ze względu na wojnę i związane z nią straty, jakie poniosło Muzeum Narodowe i Muzeum Wojska Polskiego, ale w naszych dwóch tutaj lokalizacjach te przedmioty do dzisiaj są przechowywane i to jest właściwie pierwszy taki moment, kiedy możemy je w tym kontekście zobaczyć. Jeśli chodzi o samą historię tego wnętrza, o którym będziemy mówić, natomiast ja nie będę się skupiała tylko na historii, tylko na rozmaitych funkcjach, jakie pracownia pełniła, też takich kulturowych właściwie, które pokazują pewne przemiany i w świecie sztuki, i w rynku sztuki właśnie w tym czasie. Wiem, że Brandt przybył do Monachium na początku 1863 roku i tam przez kolejne lata zajmował kilka pracowni i mieszkań. To nie zawsze było tak, że pracownia była oddzielona od mieszkania. Czasami to się wszystko działo w jednym wnętrzu, czasami te wnętrza były też współdzielone z innymi polskimi, ale też zagranicznymi artystami. Wszystkie natomiast znajdowały się w jednej części miasta. Ja tutaj pokazuję fragment mapy właśnie z tego okresu, troszeczkę późniejszej, z lat 80. wieku XIX, gdzie zaznaczyłam kwartał ulic. To są ulice Goethestrasse, Schillerstrasse, Schwanthalerstrasse i Landwehrstrasse. One są położone w dzielnicy Ludwigsvorstadt, niedaleko dworca i też niedaleko tutaj mieszczącego się dawnego budynku Akademii. Później jeszcze za czasów Branta ta Akademia była przeniesiona, ale ta lokalizacja sprawiała, że w tej części osiedlało się wielu artystów, szczególnie przyjezdnych, zagranicznych i no między innymi wielu Polaków. Tak naprawdę oni wszyscy byli wówczas sąsiadami, stąd te różne opowieści na temat wspólnych jakichś, nie wiem, przyjęć, jedzenia obiadów, jakby wymiany też myśli artystycznej. W
tym samym miejscu, przy ulicy Schillerstrasse 23, mieściła się pracownia malarza batalisty Franza Adama, który też w biografii takiej artystycznej wielu polskich młodych malarzy odegrał znaczącą rolę jako pierwszy nauczyciel, taki poza Akademią Sztuk Pięknych, taki, u którego się pobierało prywatne lekcje. Sam Brandt korzystał z pracowni tego artysty. On należał do bardzo rozbudowanego, znanego w Monachium klanu malarzy koni, malarzy batalistów. Ja tutaj Państwu wcześniejsze przedstawienia tej pracowni pokazuje jeszcze z lat 30., kolejne będzie z lat 50., w które jakby w taki malowniczy sposób zdradza elementy kuchni malarzy tego czasu. Więc mamy tutaj wprowadzonego do atelier konia, którego studiują, no i nie tylko, też przebranych modeli, malarze. Oczywiście niezbędne były takie elementy uczące anatomii, jak odlewy rzeźb, czy właśnie, no nie wiem, czaszki, czasem całe szkielety, oraz to, co my przede wszystkim widzimy w pracowni Brandta, czyli różnego rodzaju rekwizyty właśnie historyczne. Kostiumy, czy broń, siodła, tak jak w tym przypadku, takie należące do całego aparatu pomocniczego malarza historycznego. Co ciekawe i na co może niewiele osób zwraca uwagę, to jak jest jakby zagospodarowane światło w pracowni malarzy historycznych. No nigdy nie jest bezpośrednie, szyby są wyłożone jakimś papierem czy czymś, co pozwala uzyskać taką miękkość oświetlenia. Większość pracowni monachijskich, te, które dzisiaj zobaczymy, czy w ogóle pracowni historycznych, jest bardzo ciemna. I to w takim rodzaju, nie wiem, oświetlenia, półmroku, artystom najlepiej się pracowało i to pozwalało wydobyć te walory wszystkich rekwizytów, którymi się posługiwali. O, jeszcze kolejny obraz pracowni należącej do tej rodziny. Tutaj mamy również wszystkich braci z rodziny Adam i kolejnego konia, który jest tutaj wprowadzony jako model do pracowni. A ja chciałam Państwu zacytować Juliusza Kossaka, który pisał w jednym z listów o dużej roli, jaką właśnie atelier Adama odegrało dla licznych polskich malarzy, którzy dopiero co przybywali do Monachium. Kossak w 69 roku, czyli dokładnie w tym czasie, kiedy uczył się od Franza Adama Brandt, pisał w liście tak. Maluję w pracowni Adama, która się składa z trzech ateli, jedno przy drugim komunikujących się między sobą. I tak w pierwszym maluje Adam i jedna uczennica, w dnie zaś, kiedy w Akademii nie ma kursów, młodszy Gierymski, czyli Aleksander, którego też już tutaj dobrze znamy. Robi studia pod przewodnictwem poczciwego Adama, w drugiej przyległej maluje ja i starszy Gierymski, czyli Maksymilian, i w trzeciej Brandt. Jakby ci wszyscy artyści w tym samym momencie, prawie przybywszy do Monachium, odbywali kursy w pracowni jedynego nauczyciela. Do 1871 roku Brandt korzystał częściowo właśnie z pracowni Adama, ale też zmieniał swoje mieszkania i prywatne pracownie. Natomiast w roku 1871 zajął tą ostateczną pracownię, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli atelier przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium. Później ten numer domu zmienił się na 41. I była to świeżo wybudowana trzypiętrowa, trzykondygnacyjna kamienica przeznaczona właśnie do wynajęcia, znaczy na pracownię do wynajęcia dla artystów. Samo położenie właśnie w tej części miasta sprawiało, że duże zainteresowanie było artystów tymi lokalizacjami. Wobec tego powstawały tak zwane Atelierhäuser, czyli budynki, kamienice, w których tylko tego rodzaju lokale były oferowane. Jak Państwo widzą, to jest kamienica narożna. Plany budowlane zachowały się w archiwum miejskim w Monachium. Tutaj mamy ulicę Schwanthalera i tutaj ulicę Goethego. Plany mamy przyziemia pierwszego piętra, drugiego piętra i wreszcie piętra trzeciego, gdzie miał swoje, no swoje lokum Brandt. Piętro trzecie tutaj dla malarzy pewnie byłoby na pewno było najlepsze, zawsze najbardziej pożądane, gdyż tak jak Państwu mówiłam, okna przesłaniane, te takie boczne okna, zwykłe, były po to, by uzyskać przytłumione oświetlenie, natomiast bardzo ważne było światło od góry. To też w pewnym momencie takie okno
widoczne zresztą tutaj, w tym atelier Adama, ono jest i takie okno zostało przebite właśnie w dachu, w suficie tego właśnie mieszkania. Tutaj jakby wszędzie w innych miejscach są kolejne podobnej wielkości atelier. To jest samo atelier Branta. Dokładnie wiemy, gdzie ono leżało. Dzisiaj niestety ten budynek nie istnieje, bo takie może być Państwa pytanie. Tam stoi dzisiaj architektura taka z lat 70. Już XX wieku. Natomiast tak to wyglądało w tamtym czasie. Było to dość duże mieszkanie, bo około 100-metrowe, składające się, jak Państwo widzą, z czterech pokoi. Każdy miał okno. Do tego mamy korytarz tutaj i toaleta mała, wiadomo. I dzięki tym planom, fotografiom, które ja zaraz Państwu pokażę i też wspomnieniom wnuka artysty Andrzeja Daszewskiego, który był obecny podczas likwidacji pracowni, wiadomo, jakie funkcje każde z tych pomieszczeń pełniło i wiadomo też, że żadne nie było pomieszczeniem mieszkalnym. W tym czasie, kiedy Brandt zajmował to atelier, jego mieszkanie mieściło się zupełnie gdzie indziej, to było przy ulicy Barerstrasse w Monachium, co było lokalizacją bardzo prestiżową, bo z okna miał widok na starą pinakotekę, to było koło Propylejów. Żona Branta, świeżo poślubiona w 1977 roku, pisała o tym, że jest to mieszkanie bardzo eleganckie, opisywała kolory wszystkich tkanin, tapet i pisała do matki, że nie chce jej się wcale wracać do Orońska, tak ładnie mają urządzone mieszkanie i że Brandt na niczym nie oszczędza, właśnie je wyposażając dla swojej żony. Tak jak mówiłam, już wracając do samej pracowni, która też nie była ubogo wyposażona, wiadomo, jak każde z kolejnych pomieszczeń było wyposażone, nie zachowały się wizerunki wszystkich, ale to pierwsze, tutaj jak Państwo widzą, zaraz przy wejściu po lewej stronie, to było tak zwane główne atelier. Tam Brandt pracował, tam stały sztalugi, tam malował, ale oczywiście nie tylko. Później będziemy mówić o kolekcji Branta, ale tutaj oczywiście zwracam uwagę na wyposażenie. Otóż przy jednej ze ścian, właśnie ścianę, cały tutaj narożnik i część sufitu zakrywał ten sławny, powtarzany też w wielu relacjach purpurowy namiot turecki, nazywany często namiotem w ogóle spod Wiednia. On też został przekazany do Muzeum Narodowego, ale niestety nie zachował się. W czasie wojny został utracony. Na tym namiocie, na ścianie mamy rodzaj panoplium złożonego z grotów różnej broni obuchowej. Mamy broń sieczną, też broń palną, jakąś misiurkę zawieszoną tutaj na środku. Także tworzy to taką dekoracyjną kompozycję, do której też starałyśmy się nawiązać na wystawie. Do tego, jak Państwo widzą, w rogu te niskie kanapy przykryte orientalnymi tkaninami, i również inkrustowany stolik, który na naszej wystawie możemy znaleźć. Po przeciwnej stronie znajdowało się stanowisko malarskie, czyli tam były sztalugi i cały sprzęt potrzebny do pracy. Ale co istotne, według wnuka artysty i też według tych fotografii, które możemy oglądać, wszystkie przedmioty służące do pracy, jak pędzle, farby, wszystkie płyny różnego rodzaju, nie były widoczne, tylko były zakryte kotarą, tak żeby człowiek, który wchodzi, nie mógł tych elementów obejrzeć. Poza tym, tak jak Państwo widzą, bardzo dużo tkanin, też naczynia, historyczne meble, podobno również zbroje husarskie, ale tych nie ma na zdjęciach. Niestety, wracając do tego planu, obok było drugie atelier, które tymczasowo nie było zajmowane przez Branta. Tam przez wiele lat, tak naprawdę przez całe dziesięciolecia, pracował taki jego kompan, przyjaciel też pełniący różne funkcje w ramach tej pracowni, Władysław Scherner, który również był malarzem i który tam po prostu miał urządzoną swoją własną pracownię, ale w późniejszym czasie Brandt przechowywał tam różnego rodzaju części powozów, nagłówków końskich, także instrumenty muzyczne, bo takie elementy, takie przedmioty także zbierał. Nie mamy zdjęć tego pomieszczenia. Kolejne, to mniejsze, było przeznaczone na rodzaj takiej
garderoby, w której trzymano kostiumy, nakrycia głowy, także szafy z różnego rodzaju dokumentacją artystyczną, taką prywatną artysty, wzorniki, wszystkie takie przedmioty służące za wzory do konkretnych postaci ubranych w kostiumy. I wreszcie to najmniejsze pomieszczenie położone po przeciwnej stronie atelier, to była słynna zbrojownia Branta, która właśnie największą uwagą się cieszyła i przyciągała najwięcej gości. Tam również na ścianach był rozbity namiot turecki i znajdowały się liczne stojaki, 10 rzędów końskich, broń palna, broń biała, skrzydła husarskie, jak Państwo widzą, ustawione czy ułożone wokół kopii ikony Czarnej Madonny, która tutaj jest takim widocznym zwornikiem całej zaaranżowanej kompozycji. Oczywiście mniejsze przedmioty, jak instrumenty muzyczne, czy właśnie ten szyszak, różnego rodzaju sakiewki, prochownice, były eksponowane na takich oddzielnych stojakach, ustawionych już na samym środku pomieszczenia. Tak to atelier wyglądało. Co istotne, niewiele jest informacji o tym, w jaki sposób było przez Branta używane. Chodzi mi o takie informacje, które mówią o technicznej stronie pracy artysty. W jaki sposób malował, jakich narzędzi używał. No, częściowo możemy to odtworzyć na podstawie płócien, zachowanej palety, ale takich informacji jest niezwykle mało. Wiadomo, że jego ta techniczna strona pracy była bardzo rozbudowana, no bo mamy i szkice, i fotografie, które stanowiły takie jego odrębne archiwum, ale w pewnym sensie dla ówczesnych widzów stanowiła taką cienistą stronę tej twórczej działalności, było czymś ukrywanym. Na fotografiach Brandt nigdy nie pozuje podczas pracy, tylko zawsze z gotowym obrazem, co było też właściwe dla wielu artystów tej epoki. Więc tutaj mamy przy sztaludze, ale z obrazem no takim niewidocznym, to jest zdjęcie z lat 80. I kolejne prace, gdzie no oczywiście Brandt znajduje się przy obrazie, nawet ma paletę czy pędzle w dłoniach i ten przymiar malarski, ale wszystkie obrazy są już dawno oprawione, skończone i właściwie gotowe do wysłania na wystawę albo do sprzedaży, więc o takim technicznym aspekcie tutaj nie może być mowy. Jedyne, co wydaje mi się tak zdradza tajemnicę artysty, to jak Państwo widzą, tutaj mamy cały szereg płócien, to pokazuje, że pracował nad kilkoma obrazami jednocześnie. I też nie wszystkie są oprawione. Jedna z takich anegdot, może mniej ważnych informacji, ale która się pojawia, to, że Brandt lubił pracować stojąc i też nosił za duże buty po to, żeby wygodniej mu się malowało. Więc tych informacji jest bardzo niedużo. Nie wiadomo też, w jaki sposób Brandt pracował z rekwizytami, którymi wypełnione było wręcz całe atelier. Z takiej dokumentacji rysunkowej zachowały się tylko studia sań barokowych, które też na wystawie Państwo mogą zobaczyć. Natomiast wiadomo, że rola rekwizytów, które zbierał Brandt, była kluczowa w ogóle w malarstwie historycznym i one pełniły przede wszystkim te funkcje, których tutaj nie widzimy, czyli funkcje użytkowe. Każdy przedmiot był dla artysty po prostu modelem. Początkowo jako młody jeszcze malarz Brandt oczywiście korzystał z rekwizytorni innych artystów, z kolekcji i Franza Adama, i Teodora Horschelta, którego kolekcję następnie kupił, a także z zasobów Teatru Bawarskiego w Monachium, który dostarczał mu tych historycznych przedmiotów. Natomiast już w latach 60. jako młody artysta przebywający w Monachium zaczął kolekcjonować, zaczął zbierać, prosił w listach swoją rodzinę o kupowanie konkretnych przedmiotów, konkretnych kostiumów. Często wymieniał obrazy za różne fragmenty kolekcji. Do tego oczywiście nie zbierał samych kostiumów, tylko też jakby interesował go kontekst, w jakim one były używane. Czyli potrzebne mu były różnego rodzaju i książki, opracowania historyczne, także mapy, fotografie, które Państwo na wystawie mogą oglądać, i wzorniki. Ja podczas mojego poprzedniego wykładu krótko pokazywałam ten wzornik, ale myślę, że on
tego tematu też bardzo dobrze pasuje. Zrobiony przez samego Branta taki album, nazwany przez niego Starożytności w Polsce, który zawiera różnego rodzaju kalki, to jest 50 kilka stron, także bardzo bogato napakowany indywidualny wzornik artysty. Są to kalki z różnego rodzaju traktatów właśnie XVII-wiecznych, XVIII-wiecznych o bardzo różnym pochodzeniu. Są to i pojedyncze grafiki włoskie i grafika holenderska, także niemiecka, na przykład wizerunki postaci historycznych z XVII wieku, które tutaj którymi Brandt później się inspirował w swojej sztuce, ale właśnie bardzo dużo wśród nich jest odrysów broni i różnych elementów, nie wiem, opancerzenia, wyposażenia jeździeckiego. Nie tylko odrysów, ale również fotografii. To są fotografie bardzo wczesne, bo z 1856-58 roku autorstwa Karola Bejera, który dokumentował warszawską i krakowską wystawę starożytności. Właśnie w tym czasie te wystawy się odbyły. Także taki rodzaj już jakby nieprzestrzennego rekwizytu z dokładnymi opisami, czasami ze sposobem użycia, pochodzeniem i wykorzystaniem wszystkich tutaj materiałów dokładnie przez Branta, to jest wszystko naniesione, służył oczywiście artyście w pracy i to odbiło się w takiej wierności detalu w jego obrazach. Tutaj jeszcze dwie karty Państwu pokazuję, tym razem z kostiumami, bo one też były podkolorowywane. Wiadomo, że tego rodzaju wzory otrzymywał od innych artystów, na przykład od Juliusza Kossaka. To była też taka praktyka bardzo powszechna. Identyczne odrysy znajdują się w podobnym albumie Władysława Czachurskiego na przykład. Także artyści historyczni w tym czasie podobne zaplecze twórczości swojej tworzyli. Ale te wszystkie rekwizyty, przedmioty historyczne, które Brandt gromadził, oczywiście pełniły też funkcję taką pośrednią w procesie twórczym, pobudzając w pewien sposób kreację, tworząc taką atmosferę, w której Brandt wprowadzał się w nastrój dawnych wieków, które malował. W XIX-wiecznej krytyce artystycznej zauważano to, że wielcy mistrzowie tworzą sobie właśnie taki świat wokół siebie po to, by otoczenie podniecało ich twórczą fantazję, jakby tak się o tym pisało. I bardzo ciekawie, ja tu Państwu zacytuję, napisał o tym Kazimierz Przerwa-Tettmajer już w 1896 roku, który przybył do atelier Branta. Tak ironicznie trochę, bo to już jest artysta bez zupełnie innej, twórca zupełnie innej generacji. Natomiast ten malowniczy opis jakby dużo mówi o działaniu samej pracowni na Branta podczas aktu twórczego. Pisze Tettmajer tak. Brandt ma całą przepyszną zbrojownię i pancerze, hełmy, kirysy, koncerze, kopie, tarcze, buzdygany, misiurki, całe kosztowne rzędy polskie, tureckie, kozackie, rajtarskie, lisiurki, kołpaki, dragońskie, kolety, buńczuki, chorągwie, muszkiety. Zdaje mi się, że on z takim hełmem czy buzdyganem w ręku pół dnia może siedzieć jak mur. A tymczasem w głowie odtwarza mu się cała przeszłość, jakiś wiek XVII czy XVIII, jakaś cała scena z takiej epoki. Zaczynają mu przed oczyma snuć się wąsate szlachcice, zaczynają mu brzdąkać szablami, samopały z ramion zdejmować, popręgi u terlic podciągać, zawieje mu jakiś stepowy wiatr. Powoli, powoli tworzy się obraz. Ironicznie pisze tutaj o tej technice korzystania z rekwizytów Tettmajer, ale mówi właśnie o wprowadzaniu się w rodzaj takiego transu, dzięki któremu artysta może w klimacie właśnie tym stworzonym przez pracownię tworzyć. Bardzo istotnym aspektem XIX-wiecznych pracowni, mówię tutaj o drugiej połowie XIX wieku, również pracowni Branta, był może właśnie nie ten aspekt skoncentrowany wokół aktu kreacji, to było takie typowe dla pracowni romantycznych, czyli wcześniejszych. Natomiast publiczny wymiar tych pracowni. Jak Państwo, właśnie XIX wiek doskonale pozwala śledzić to, w jaki sposób warsztaty twórców się zmieniają. Tak jak mówię, w romantyzmie to jeszcze było zamknięte zupełnie miejsce, taki rodzaj celi, świątyni, do którego dostęp miały tylko nieliczne osoby. A
właśnie już w drugiej połowie XIX wieku atelier stało się salonem, stało się wystawą sztuki, stało się miejscem sprzedaży dzieł. Mówiło się nawet o rodzaju show atelier, czyli takiego malarze mający swoje własne domy, mieli nawet specjalne pracownie, które były przeznaczone do tego, by można tam było podziwiać najnowsze dzieło, oczywiście w najlepszym dla tego otoczeniu. I takie to zjawisko miało swoje różne, bardzo ciekawe przemiany, takie już należące często do społecznej historii sztuki, czy w ogóle do przemian społecznych, jakie w tym czasie zachodziły. Zgodnie z jakby nie, z jedną z propozycji filozoficznych, czy właśnie takich należących do historii kultury, jest propozycja, jest pojęcie otoczenia, które wpływa na dziejące się w nim właśnie procesy twórcze. To wywodzi się z filozofii Hipolita Tena i pojawiało się to bardzo często w prasie. Dziennikarze odwiedzający atelier mówili o tym, że aby poznać artystę, trzeba wejść do jego pracowni, że tam dopiero widać, jak tworzy, jak żyje, ile pracuje. Z drugiej strony, w tym właśnie czasie pracownia jest tematem wielu przedstawień malarskich, ale też literackich. Jeśli Państwo znają nieznane arcydzieło Balzaka czy dzieło Emila Zoli, to są wszystko teksty o artystach, które głównie właśnie w takich przestrzeniach się dzieją. Gdy wspomniałam o dziennikarzach, ten czas, druga połowa XIX wieku, to jest czas bardzo rozbudowanych reportaży właśnie z wnętrz pracowni malarskich. To byli często dziennikarze wysyłani do zagranicznych ośrodków, którzy odwiedzali kolejnych twórców, pisząc, jak mają w domach, czy właśnie przede wszystkim w pracowniach, interpretując to właśnie w nurcie takich społecznych czy kulturowych przemian. To się działo również w polskich tygodnikach, przede wszystkim w latach 80. i 90. XIX wieku. Wreszcie towarzyszą temu, a właściwie te przemiany wynikają z przemian na rynku sztuki, kiedy on się staje bardziej rozbudowany, kiedy są nowi klienci wywodzący się z mieszczaństwa i kwitną salony sprzedaży sztuki, ale też artyści sprzedają swoje dzieła sami, proponując spotkania z klientami właśnie u siebie. Mają też swoje rodzaj portfolio, takiej księgi z fotografiami swoich własnych obrazów. Wreszcie adresy artystów podawane są w przewodnikach turystycznych obok adresów sklepów czy salonów fryzjerskich, tak żeby można było do artystów trafić. I przemiany takie bardzo trafnie, ale krytycznie opisała Maria Konopnicka, która była taką dziennikarką chodzącą po pracowniach polskich artystów, w nieznanym dzisiaj, ale bardzo ciekawym tekście zatytułowanym właśnie Pracownia, o której tak pisała, tak jak mówię, krytycznie, o pracowni publicznej. Jej przeznaczeniem jest widzów olśniewać przepychem, artyście zaś albo ułatwiać stosunki z szerokimi kołami, w których się obraca, albo mu wprost robić reklamę. Jest to także rodzaj wystawy, na której artysta pozwala podziwiać obrazy swoje w takich warunkach, jakie uważa dla nich za najkorzystniejsze. I funkcje te wynikały z nowej roli twórcy w drugiej połowie XIX wieku, który stawał się kimś w rodzaju dzisiejszego celebryty, którego sukcesy były zależne od jego obecności w sferze publicznej, a więc na wystawach, właśnie w czasopismach, czy poprzez pracownię i zapraszanie do niej gości. W tym samym czasie, i tutaj mają Państwo na slajdzie przykład, wyklarował się też fenomen, którego przykładem był Hans Makart, tak zwanego księcia artysty. Niedługo w Muzeum w Bonn jest zaplanowana taka wystawa poświęcona zagadnieniu księcia artysty, na którą my wypożyczamy bardzo dużo dzieł Jana Matejki. Jan Matejko był, czy Henryk Siemieracki, był na pewno przykładem takiego księcia malarzy. Ale to oczywiście fenomen znacznie szerszy, taki na skalę europejską. Czyli artysta taki szczególnie ceniony, obracający się w najwyższych kręgach, często z tytułem szlacheckim, oczywiście profesor na akademii, zasiadający w różnego rodzaju gremiach, stowarzyszeniach, jury różnych konkursów i mający bogatą klientelę. A bogata pracownia, a nawet
willa zbudowana według własnych pomysłów i potrzeb to był znak właśnie tego wysokiego statusu. I najsławniejszą w tym czasie w Europie pracownią powstało dokładnie wtedy, kiedy Brandt wynajmuje swoje monachijskie atelier, czyli w 1871 roku, była wiedeńska pracownia Hansa Makarta, którą tutaj w akwareli Rudolfa von Alta Państwo mogą oglądać. Więc jest to hangar prawie, który jest wypełniony różnymi obiektami sztuki i nie tylko. Hans Makart był sprowadzony z Monachium przez cesarza Austrii do Wiednia. Został mu podarowany teren, to była dawna gizernia i tam ofiarowane mu pieniądze na budowę własnego atelier, które wyposażył w ten sposób własną sztuką, także kopiami dzieł dawnych mistrzów, różnego rodzaju historycznymi meblami, ale też widzimy mnóstwo bibelotów, naczynia, liście palmowe, tak żeby całość sprawiała takie malownicze wrażenie. I tego, ta pracownia właśnie ukształtowała modę na tego typu wnętrza już mieszkalne, bo to się przedarło na salony już takie nienależące do artystów. Innym przykładem bliższym Brandtowi była pracownia i willa taka w stylu włoskim Franza Lenbacha. To też był von Lenbacha, powinnam napisać, bo to też był artysta z tytułem szlacheckim, który oferował właściwie galerię wykonanych przez siebie portretów do oglądania w swoim pałacu. Często tak jak u Makarta czy Lenbacha, wejścia do pracowni były biletowane, więc to był rodzaj muzeum, który artysta sobie robi za życia, po to, by podbudować jakoś ten swój wizerunek i zwiększyć swój prestiż. Konopnicka w tym tekście, o którym mówiłam, koncentrowała się właśnie na pracowni Lenbacha jako takim największym, najbardziej takim ostentacyjnym przykładzie pracowni muzeum wykreowanym właśnie w tym czasie. I pisała o zwiedzaniu tego rodzaju wnętrz. Publiczność tłoczy się do niej, w sensie do tej pracowni, jak na widowisko i ma co oglądać. Klomby egzotycznych roślin, szmery fontanny, stare mury, pompejańskie dekoracje, makaty, arkady, zasłony, pół zmrok i pół światło, a potem obrazy, obrazy, obrazy. Wchodzi tedy publiczność, patrzy, wyciąga szyję, tchnie ledwie. Ludzie jak po kościele na palcach stąpają, chłonąc w siebie wszystkimi porami te kunsztownie wywołane wizje. Mistrza to nie razi, ten jest nieobecny. W taki prześmiewczy sposób pisze o tym, że to nie były wnętrza do pracy, znaczy tam to były wnętrza na pokaz, rodzaj spektaklu, a nie miejsca, gdzie powstaje sztuka. To są oczywiście najbardziej spektakularne przykłady tego czasu, tak jak też ta pracownia innego monachijskiego malarza historycznego Ferdinanda Wagnera, ale podobnie wyglądały, chociaż na mniejszą skalę, pracownie polskich monachijczyków i Państwo tutaj widzą pracownię Wierusza Kowalskiego z ogromnym płótnem Napad wilków ustawionym przy jednej ze ścian atelier i też taką buduarową, można powiedzieć, pracownię innego polskiego monachijczyka Władysława Czachurskiego właśnie po drugiej stronie. Jako pierwszy ten sposób, o którym ja mówię, wizytował pracownię Brandta, bo tutaj już jesteśmy, to jest Brandt, to jest znowu Brandt, Józef Ignacy Kraszewski w 1876 roku. To zdjęcie jest troszeczkę wcześniejsze i to on pierwszy zwrócił uwagę właśnie na ten proces, na autonomiczną wartość samej pracowni z pominięciem samego Brandta i roli w ogóle przedmiotów jako modeli malarskich. I pisał o niej w ten sposób, że ta pracownia jest obszerną i z wielkim smakiem, fantazją, bardzo malowniczo rozpieszczoną. Dwa salony do pracy, przybrane w zabytki dawne, sprzęty, rzeźby, pamiątki, zbroje, połączone ze sobą stanowią atelier właściwe. Ja je Państwu pokazywałam tutaj. Z tych wchodzi się do gabinetu w kształcie namiotu, przebranego w sam oręż, siodła, przybory do koni, zbroje i tym podobne. Są tu wysokie ceny i niezmierne dziś rzadkości siedzenia całe z prawdziwym amatorstwem ustawione. Natomiast sam Brandt nie oprowadzał Kraszewskiego po tej pracowni. Robił to
towarzysz Branta, przyjaciel z pracowni, właśnie Władysław Szerner, który podczas nieobecności mistrza pełnił rolę swojego rodzaju kustosza w jego atelier, a o samym Brancie miała mówić i o jego sztuce miała mówić ta pozostawiona do oglądania, tak jak w przypadku wspomnianego przeze mnie Lenbacha, pracownia i jej wyposażenie. Ono było aranżowane w ten teatralny sposób, o którym Państwu mówię, i to na fotografiach jest widoczne. Ja tutaj pokazuję dwie fotografie, te najwcześniejsze z istniejących, czyli z 75 roku. I widzicie Państwo na przykład taki zabieg ustawiania kulisowo kolejnych elementów tej scenerii. Mamy tutaj rodzaj takiej martwej natury, złożonej z broni, z instrumentów muzycznych, oczywiście znaku twórczości, czyli palety malarskiej. Z tyłu również zrobiona jest taka dekoracja złożona z siodła. Tutaj mamy ładownicę, broń, znaczy to są szable w tym wypadku. I widać celowość tej aranżacji w tym na przykład, że te wszystkie przedmioty odnajdziemy również tutaj. Znaczy one były przenoszone na czas fotografowania do tamtego pomieszczenia, po to, by je jakoś udoskonalić, udekorować i stworzyć to wrażenie przepychu, z którym wiązało się właśnie posiadanie pracowni historycznej i nadawanie jej do szerokiego oglądu. Drugie zdjęcie właśnie pokazuje zbrojownię, gdzie widzimy, że wszystkie elementy wyposażenia zostały stłoczone przy jednej ścianie atelier. Tam mamy rozbity namiot turecki również na tej ścianie. Mamy stojaki na broń palną, mamy siodła ustawione również kulisowo oraz te panoplie na ścianie. Także wszystko prowadzi oko widza do centralnego punktu z tą ikoną, znaczy z tym obrazem Matki Boskiej, o którym też Państwu wspominałam. To sprawia wrażenie malowniczego nieładu, ale tak naprawdę jest bardzo dobrze przemyślanym ładem, taką staranną kompozycją, która ma zrobić wrażenie na widzu i w pewien sposób opowiedzieć o artyście i jego sztuce niejako w zastępstwie. Fotografie te zostały do konkretnych celów stworzone, właśnie do takiego publicznego pokazywania, ale nie w tej formie, którą Państwo teraz widzą. Posłużyły do pracy jako wzory dla rysunków, następnie rycin wykonanych przez wspomnianego już kilkakrotnie Władysława Szernera, czyli tego towarzysza z pracowni. I tutaj widzimy, zostało to zasygnalizowane, wydaje mi się, właśnie ten proces zastępowania wnętrza przez, zastępowania artysty przez wnętrze. Otóż tutaj przy sztaludze mamy tą martwą naturę złożoną z historycznych przedmiotów, a tu, w tym samym miejscu, gdzie ta kompozycja, siedzi Brant, przegląda szkicownik, czy właśnie rodzaj historycznego wzornika i tutaj znajduje się ta paleta odłożona z krzesła, więc Brant, znaczy z tego taboretu powiedzmy, więc Brant jest już w tym wnętrzu obecny. Kolejne zdjęcia już wykonane w latach 90., znaczy około 1900 roku, i to jedno mogą Państwo na wystawie oglądać, ale jest jeszcze drugie, to zaraz przejdziemy do niego, zostało wykonane przez królewskiego fotografa bawarskiego, Karla Teufla, w ramach takiego cyklu, nad którym ten fotograf pracował, który też jest związany właśnie z przemianami w pracowniach artystów w drugiej połowie XIX wieku. Teufel pracował nad dokumentacją pracowni monachijskich malarzy i odwiedził 240 takich pracowni, głównie to były pracownie malarskie, właśnie mniej więcej w tym okresie, z którego pochodzi zdjęcie atelier Branta, to byli malarze różnego pochodzenia i monachijczycy, tak jak Lenbach Państwo widzieli, czy Wagner, ale też 11 polskich malarzy i takie pracownie najbardziej reprezentatywne dla malarstwa historycznego, malarstwa rodzajowego w Monachium. I te 240 pracowni, to jest ponad 360 zdjęć, wizerunków, zostały przez niego umieszczone w ozdobnym albumie zatytułowanym właśnie Pracownie artystów w Monachium, który analizuje, pokazuje fenomen tego rodzaju wnętrza i które też same te zdjęcia były do kupienia
po prostu w atelier fotograficznym jako rodzaj pocztówki, pamiątki z Monachium, więc to zjawisko miałoby być typowe właśnie dla tego środowiska. Zresztą te pocztówki wędrowały na przykład do polskich tygodników, gdzie były reprodukowane wielokrotnie, czy to w przypadku Branta, Czachurskiego, czy na przykład Wierusza Kowalskiego. Te zdjęcia, tak jak te poprzednie, oczywiście zdradzają ten sam sposób teatralnego obejścia się z wnętrzem, czyli właśnie ta paleta, która jest porzucona na krześle i sugeruje jakoś obecność artysty. Oczywiście obraz jest już dawno oprawiony, ale kotara zdjęta z niego sugeruje, że tutaj poznajemy jakąś tajemnicę artysty. Mamy to kulisowe ustawienie, takie wciąganie widza w głąb ku tamtemu drugiemu pomieszczeniu. Tutaj to przez światło jest to dodatkowo podkreślone. I druga część tego samego pomieszczenia, tu widzimy, nie wiem, ten sam stolik przeniesiony, te same meble i dekoracyjne elementy jak kotara, po to, by to wnętrze dodatkowo jakby tak animować, jakoś uatrakcyjnić dla oglądającego widza. Tego typu zabiegi sprawiały, że wnętrze pracowni stawało się może znaczy z jednej strony spektaklem, ale z drugiej strony samym dziełem. Artyści byli bardzo zaangażowani w to, żeby tego rodzaju projekt artystyczny przygotować. Tak jak w pracowni Makarta, którą Państwo widzieli, która była wypełniona różnego rodzaju dziełami sztuki, obiektami pochodzącymi z bardzo różnych kultur i epok, bibelotami, kuriozami, jakimiś takimi obiektami naturalnymi nawet, to sprawiało, że wnętrze nazywane było trójwymiarowym obrazem. I ta akwarela, którą Państwo widzieli, przedstawiająca pracownię Makarta, była uwiecznieniem tego obrazu, ponieważ w 1885 roku ono zostało, całe atelier zostało przeznaczone na licytację. To był rodzaj uwiecznienia obrazu, który już niedługo przestanie istnieć. Brandt, tutaj jeszcze zestawienie tych dwóch fotografii. Brandt sam podkreślał ten aspekt swojego atelier już od samego początku swojego pobytu w Monachium. Pisał na przykład o tym, że tak sobie urządziłem ładnie, że moje atelier zaliczają do najpiękniejszych w Monachium, albo pięknie u mnie. Czy kto atelier moje widział, wszystkim się bardzo podobało. Inny artysta, znaczy pisarz, już też z innej epoki, innego nurtu, Cezary Jelenta, który odwiedził Brandta w latach 90., pisał, że ze wszystkich produkcji Brandta jego pracownia jest najprawdziwsza jako właśnie dzieło artysty. I o tym aspekcie wnętrza mówi nam też ta praca. To jest kolejne dzieło towarzysza z pracowni, czyli Władysława Schernera. Rysunek drzeworyt wykonany w 75, 76 roku. W 75 roku w monachijskie atelier Brandta wizytował Gracjan Unger, to był wydawca tygodnika ilustrowanego i kłosów, i zamówił właśnie u Schernera widoki pracowni Brandta po to, żeby w dużej skali móc je reprodukować w czasopiśmie. W związku z tym jakby dostęp do wnętrza, które istniało w Monachium, stał się automatycznie szerszy, bo wszyscy czytelnicy czasopisma, tygodnika, mogli mieć do niego dostęp. Widzimy tutaj te dwa pokoje, które Państwo wcześniej widzieli na zdjęciach, bo to jest dokładnie te zdjęcia służyły do wykonania tamtej ryciny, chociaż Brandt, relacjonując jakby to wydarzenie w listach, pisał, że Scherner siedzi fizycznie w pracowni i ją rysuje. Także do końca nie wiadomo. Natomiast istotna jest tutaj oprawa tych dwóch widoków. Mamy tutaj ozdobną ramę z kurtynami, jakimś lambrekinem na górze i kompozycję ułożoną właśnie z wyposażenia pracowni. Na samym środku Państwo widzą obraz Matki Boskiej z jataganami, które tworzą rodzaj takiego wachlarza nad obrazem. Pod spodem zbroja husarska. Półpancerze, następnie instrumenty muzyczne, po bokach oczywiście też kolczugi, misiurki, rzędy końskie i broń palna, też różne części kostiumów tutaj widoczne na dole. Ja niestety nie jestem w stanie wszystkich tych przedmiotów tu nazwać, ani wskazać ich pochodzenia.
ale buduje to rodzaj ramy wokół wnętrz, które stają się automatycznie przez to obrazami, jakby oddzielnymi dziełami sztuki. Sam sposób prezentacji właśnie poprzez odsłonięcie kurtyn również przypomina to, co przed chwilą widzieliśmy, czyli to, jak prezentowane były obrazy Branta w samym jego atelier, tak też w tym czasie prezentowane były na wystawach. Co ciekawe, Scherner lub Brandt, bo tutaj pewności nie ma, wykonali rysunek przygotowawczy właśnie do tego drzeworytu, do tej publikacji. I mamy tutaj ozdobną ramę złożoną z kurtyn, właśnie z tej rzeźbionej listwy na górze i wszystkich militariów, kostiumów, instrumentów muzycznych, o których mówiłam, ale w środku są już nie wizerunki wnętrz, tylko obrazy i to konkretne obrazy Branta, jakby wtórnie wpisane właśnie w tego rodzaju dekoracyjne obramienie. Co ciekawe, mówiliśmy o tym muzealnym aspekcie tego właśnie wnętrza i pracownia Branta bardzo często była nazywana muzeum. Już poza tym jej znaczeniem, jakie miało jako dzieło sztuki. Brandt nie tylko układał w dekoracyjny sposób wszystkie przedmioty, które kolekcjonował, ale też je bardzo dokładnie opisywał, zamykał w szafach, przechowywał, dbał o nie, przechowywał je w ten sposób, no jakby były obiektami muzealnymi. Z tego względu właśnie jako muzeum pamiątek historycznych była ta pracownia nazywana. Na taką wartość tej kolekcji Branta zwrócił uwagę jeden z jego uczniów, Władysław Wankie, który pisał w ten sposób, w kontekście muzealnym właśnie. Mało kto i w kraju posiada taką całość naszych zabytków. Wspomnę tu tylko o wybitniejszych historycznego znaczenia przedmiotach, więc karabela Dwernickiego za stoczek, karabele konfederackie z Podbaru, dalej rzędów na konia kompletnych 8. Wiek XVII błyszczy się tu imieni, kapie złotem, a dalej rusznica króla Zygmunta Augusta, otrzymana w darze od cesarza Austrii, siodło po hetmanie Jabłonowskim wraz z cudownym kołczanem i sajdakiem. To znów niezmiernie rzadkie gobeliny tkane w nieświeżo. Tutaj te wszystkie przedmioty, które stanowią rekwizyty czy modele dla artysty, czy fragmenty dzieła sztuki, stają się fragmentami polskiej historii, które Brandt zbiera nie ze względu na na ich obiektywną wartość, tylko ze względu na te konotacje narodowe, jakby znaczenie historyczne. I właśnie ta misja, która tutaj, jakby ja ją tu wtórnie przywołuję, była wskazywana jako powód kolekcjonowania przez Branta, że miał zachowywać fragmenty jakby polskiej tożsamości zamknięte w tych właśnie przedmiotach. Jest nawet taki bardzo ciekawy fragment z przywoływanego przeze mnie tekstu Tetmajera o tym, że bohaterowie trylogii Sienkiewicza, czyli Kmicic i Wołodyjowski, wstają z martwych po to, żeby wybrać sobie broń z arsenału, jakim byłaby dla nich pracownia Branta. Także takie postaci czołowe dla ówczesnego i też dzisiejszego wyobrażenia i przeżywania narodowej historii tutaj w samą pracownię były wpisane. Co jeszcze warte jest podkreślenia, gdy popatrzymy jeszcze raz na ten rysunek i na znajdujący się w samym centrum tej górnej części obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wszystkie zawieszone wokół przedmioty kojarzą nam się z trofeami. Brandt też mówił o swoich zbiorach jako trofeach, czyli zdobyczach ułożonych tutaj wokół wizerunku Madonny, to wizerunek ma określone znaczenie w polskiej kulturze, sprawia, że te wszystkie zbroje, instrumenty muzyczne, wszystkie te przedmioty stają się rodzajem dziękczynnych wotów złożonych w darze, no właśnie, Matce Boskiej czy Ojczyźnie. Także w ten sposób też te przedmioty były traktowane. O muzealnym aspekcie samego wnętrza
świadczy, jakby kontynuacją tego wątku jest samo to, że wreszcie pracownia Branta trafiła do muzeum. W 1918 roku żona, wdowa po Brancie, Helena, napisała do ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego, jeszcze wtedy miasta stołecznego Warszawy, Bronisława Gębarzewskiego, o tym, że chciałaby podarować zgodnie z wolą, nie spisaną, ale z ostatnią wolą swojego męża, zawartość monachijskiej pracowni w Warszawie. I ten proces został wtedy uruchomiony. To trwało 2 lata. Przewóz wówczas tak olbrzymiego ładunku był bardzo trudny, oczywiście związany z wieloma formalnościami. Trzeba było spisywać inwentarze, określać wartość tych wszystkich przedmiotów. I one przyjechały w 1920 roku kilkoma wagonami do Warszawy właśnie. I po oddzieleniu różnych przedmiotów, które trafiły i dzieł sztuki, które trafiły do rodziny artysty, ale to były przede wszystkim wyposażenie mieszkania przy Barerstrasse, ta część pozostała, została w Muzeum Narodowym, została spisana, został stworzony taki inwentarz, który Państwo też w formie elektronicznej mogą przejrzeć sobie na wystawie. I cały dar to było 420 przedmiotów z zakresów bardzo różnych, bo to była i broń palna, i biała, oporządzenie wojskowe, łowiectwo, ubiory, tkaniny, meble i pojazdy. Do tego trafiły do muzeum również książki Branta, także jego fotografie, które zostały tu częściowo zdeponowane. My dzisiaj, pokazując Państwu po raz pierwszy te przedmioty, tak naprawdę wkładamy je po raz kolejny do wtórnego kontekstu, bo jeżeli Państwo przejdą się tak na co dzień, bo dzisiaj jest to niemożliwe, znaczy nie podczas trwania naszej wystawy, po Muzeum Wojska Polskiego, to tam na stałej ekspozycji znajdują się siodła Branta czy różne inne militaria z jego kolekcji. One są umieszczone w tych kontekstach właściwych, właśnie w historii wojskowości, historii militariów. My po raz pierwszy przywracamy je do tego wtórnego, ale dla nas ważniejszego kontekstu, czyli stają się po raz kolejny przedmiotami, znaczy elementami świata artysty, który Brandt stworzył w swoim atelier. Ja tyle na ten temat chciałam Państwu powiedzieć.